Nasz reporter na Wiejskiej opisze pospieszne tempo prac nad rządowym projektem po rozjechaniu opozycyjnych pomysłów w sprawie OFE i ZUS-u. Zakład o deficyt finansów, Rybiński kontra Rostowski. Drodzy słuchacze, można typować zwycięzcę i przegranego. Tydzień kina hiszpańskiego rusza wieczorem w Warszawie, a szczegóły już za chwilę w Faktach Kulturalnych. Platforma z walcem i ekspresem w Sejmie. Posłowie PO rozjechali emerytalny projekt opozycji, odrzucili od razu propozycję Prawa i Sprawiedliwości i w ekspresowym tempie przepychają rządowy projekt w sprawie OFE. Błyskawicznie łączymy się z Wiejską. Mariusz Piekarski na posterunku. Dzień dobry, serdecznie. Co teraz, Mariusz?
posłowie koalicji właśnie narzucają szaleńcze tempo prac. Głosowanie odbyło się raptem 40 minut temu, a już zbiera się w trybie pilnym Sejmowa Komisja Finansów. Zresztą koalicja nie zgodziła się, by do prac dopuścić drugą Sejmową Komisję Polityki Społecznej, bo to by groziło spowolnieniem tempa. Koalicja walcem rozjechała też projekt opozycji. Nie ma czasu, zegar długo tyka, odpowiada minister Rostowski. Jest konieczne, żeby z tą ustawą szybko procedować. Każdy miesiąc to jednak jest 2 miliardy złotych. PiS spróbuje jeszcze zastosować ostatni manewr, by zatrzymać koalicyjny ekspres. Zażąda wysłuchania publicznego, czyli debaty nad projektem poza Sejmem, ale i tu pewnie zaraz na salę wjedzie walec Sejmu, Mariusz Piekarski. A propos tykającej bomby finansowej. Daję 10 do 1. Jestem gotowy założyć się z ministrem Rostowskim. Taki zakład ogłasza w kontrwywiadzie RMF FM profesor Krzysztof Rybiński. Ekonomista chce się założyć, że...